24 września to bardzo ważna data, bo właśnie dzisiaj została symbolicznie złożona, zakopana zamarska kapsuła czasu. Co znajduje się w tej kapsule czasu, o tym powie sołtys zamarsk Klaudiusz Zawada. I właśnie dzisiaj, 24 września, została odsłonięta kolejna gwiazda w zamarskiej Alei Gwiazd. Gwiazda Rudolfa Mizi. Aleja Gwiazd w Zamarskach wzbogaciła się o kolejną gwiazdę. Tak, i myślę, że bardzo ważną dla mieszkańców naszej wsi, bo postać pana Rudolfa Mizi jest bardzo ważna dla nas. Był to wspaniały człowiek, wierzę, że jest z nami, więc bardzo się cieszę, że ta gwiazda jest, bo na nią w szczególności zasłużył pan Rudolf Mizi, bo to dzięki niemu to, co się dzieje w Zamarskach i działo, i mam nadzieję, że będzie dziać, to jest w dużej mierze jego zasługa, bo on uczył i przekazywał uczniom swoim miłość do Zamarsk, miłość do cieszyńskiej pieśniczki ludowej, więc jak najbardziej ta gwiazda mu się należała. Bardzo się cieszę też, że udało się dzisiaj wydać w ramach programu Działaj Lokalnie. Zdobyliśmy środki, wydaliśmy, drodzy Państwo, publikację Spacerkiem po Zamarskach w zapiskach Rudolfa Mizi. Wspaniała publikacja, bo to są wspomnienia pana Rudolfa, jak tutaj mieszkał w przysiłku Rudów, potem tutaj w folwarku, którego już nie ma, i to został właśnie ten ślad autentyczny właśnie w postaci tej publikacji, w jego zapiskach. Cieszymy się, że udało się to wydać. Jest dostępna, polecam serdecznie. Więc to wydarzenie dzisiaj również jest połączone, czyli zamarskie biesiadowanie po raz 13 z zakopaniem w kompanię symbolicznym kapsuły czasu tutaj przy fontannie na kolejne 100 lat. Mamy nadzieję, że jakiś ślad każdy z nas zostawia tutaj na tym świecie. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale właśnie Aleja Gwiazd jest po to, żeby kolejne pokolenia pamiętały o postaciach ważnych dla naszej ziemi cieszyńskiej. Nie tylko zamarskiej, ale ziemi cieszyńskiej. Postaciach, które przez całe swoje życie propagowały właśnie cieszyńską pieśniczkę ludową. No właśnie, czyli ta kolejna gwiazda w Alei Gwiazd, ale też kapsuła czasu. Co tam się znalazło w tej kapsule? Przypomnijmy. W kapsule czasu, drodzy Państwo, mamy publikacje, które zostały wydane w ostatnim czasie, czyli o Alei Gwiazd. Była też jednodniówka z jubileuszu 110 lat Straży Pożarnej. Właśnie znalazła się ta najnowsza Spacerkiem po Zamarskach. Znalazły się pocztówki, widokówki z tego roku, z jubileuszowego roku, przypinki. Nawet monety tam daliśmy. Nasze 5 zł, 2 i 5 zł. Mamy również coś, z czego bardzo się cieszę. A moja tam książka oczywiście też tam trafiła z wierszami. Ale mamy również zdjęcia. Zdjęcia 800x800 z listą osób, które brały udział. To było ponad 300 osób. Więc bardzo się cieszę, że te zdjęcia trafiło do kapsuły z razem z opisem. Oczywiście są zdjęcia rodzinne, mieszkańcy, była taka akcja też w ramach tego programu Działaj Lokalnie. Mieliśmy właśnie zdjęcia rodzinne, każdy podpisywał z tyłu, kto chciał, i właśnie one też się znalazły dla przyszłych pokoleń, za te 100 lat zdjęcia podpisane. Oczywiście to wszystko jest zalaminowane próżniowo, zamknięte. Dzisiaj to było tylko symboliczne zamknięcie kapsuły, ale ona będzie oczywiście dokładnie zamknięta. Ona jest z granitu, więc będzie, jakby ktoś chciał się włamać, to trochę się natropi, żeby tam się dostać. Więc bardzo się cieszę. Jest to taki symbol tego 800-lecia dla naszego wyjątkowego roku, 800 lat wsi, 1223-2023. Zobaczymy, co będzie za te 100 lat, 900 lat wsi. Nas już nie będzie, ale mamy nadzieję, że to miejsce będzie i że świat będzie, dobry świat będzie. No właśnie, mnie się podobał ten apel, bo to dla tego młodego pokolenia, żeby oni pamiętali, bo to właśnie też w ich rękach wszystko, żeby pamiętali właśnie o tej kapsule czasu. Pamiętali o kapsule czasu, ale pamiętali i dalej propagowali tradycje ziemi cieszyńskiej. Właśnie dzisiaj na scenie, z czego się bardzo cieszę, że są uczniowie tak licznie, występy, bo to w ich rękach ta Aleja Gwiazd będzie miała sens, to przekazywanie tych tradycji Śląska Cieszyńskiego, bo to w ich rękach. Nas już nie będzie, a te młodsze pokolenie, mam nadzieję, że następnym pokoleniom będzie przekazywane. No nie wiemy, jak świat będzie wyglądał, mam nadzieję, że będzie piękny i piękniejszy. Ja bardzo serdecznie dziękuję portalowi OX.pl, naszym redaktorom, bo to jest ważne, bo wy też przekazujecie dzięki tym materiałom następnym pokoleniom, bo nas już nie będzie, ale filmiki gdzieś w internecie
może to nie będzie internet, może jeszcze coś, chmura albo nie wiadomo co, ale dzięki właśnie tym waszym relacjom, tym materiałom, które gromadzicie, zarówno zdjęciom, zarówno materiałom prasowym i wideo, wszystko to przetrwa, mam nadzieję, następnym pokoleniom. To, co się tu działo, im łatwiej jest pokazać, co się tutaj właśnie dzięki filmowi, zapiskom. No my tych czasów 100 lat temu nie pamiętamy, bo nie było ani aparatów filmów, ale teraz te czasy pokazują dużo, że można, czy zapisy na papierze, czy w kapsule czasu zdjęcia wywołane, czy faktycznie filmy, materiały muzyczne. Nawet tam płyta się znalazła z hymnem Zamarzł, więc zobaczymy, czy będą mieli odtworzyć, drodzy Państwo. No właśnie, czym odtworzyć? Czym odtworzyć? Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście Państwo z nami, portalowi OX.pl. Pozdrawiam serdecznie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.